żół na plecy zakłada rakiety. Żółw rakiety zakłada, pędzi i frunie na inne planety, tam, gdzie na drzewach rosną kotlety. Kotlety? Może rosną, bo przecież to nie jest taki zwykły, pospolity, nudny, szarogóry żółw, bo to jest niesamowity, fantastyczny, cudowny, nieokiełznany, nieogarnięty, rewelacyjny. Kto? Na pewno? Na pewno? Tak na 100%? Siemanko, znajdujemy się w klubie osiedlowym Krąg. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już po raz 27 gra w całej Polsce, natomiast my na Łazarzu gramy po raz 13. Mamy się bardzo dobrze, nasi wolontariusze dzielnie zbierają pieniądze na mieście, a w klubie dzieje się i to sporo. Zaczęliśmy od pokazu ratownictwa, które bardzo bliskie jest orkiestrze. Ratownicy wodni Rzeczpospolitej Polskiej poprowadzili na nas świetne zajęcia, a potem mieliśmy prawdziwy hit, koncert w wykonaniu Przemka Urbaniaka, znanego wszystkim dzieciom w całym Poznaniu jako Wujek Ogórek. Wspaniała frekwencja, wspaniały koncert, mnóstwo radości na buziach małych dzieci, a przecież to dla nich gramy, dla nich jest ten finał. Pamiętajmy, pomaganie jest dziecinne proste, należy pomagać, należy nawzajem się wspierać i wspaniale ze sobą żyć. Kolejny punkt programu to pokaz breakdance'u, pokaz tańca breakdance zorganizowany przez naszych przyjaciół z Tabasco Breaking School. Też się działo, wyginali się i to całkiem nieźle. Grupę osób z Łazarza, która zawsze co roku wspiera Wielką Orkiestrę i nasz łazarski sztab, ale oczywiście mamy również wolontariuszy i gości z całego Poznania, a nawet spoza Poznania. Makaronowy król z pomidorową żoną, na talerzu spotkali się, ojej, makaronowy
jestem Wuja Przemek. Fajnie się z wami bawiło, śpiewało. To teraz czekajcie na kolejne atrakcje, bo tutaj jeszcze ula będzie się działo. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia.